tablica dziękczynna dla polskiego króla, który urodził się w Olesku 17 sierpnia 1629 roku. Dziękczynna. Ledochowski. Tutaj w Toruniu, gdzie składano mu hołd w 1677 roku, kiedy Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii, jego córka urodzona na Wawelu, miała roczek. Hołd składano jemu i jego małżonce. Teresa Kunegunda została koronowana w łonie jego małżonki, królowej Marii Sobieskiej 2 lutego 1676 roku. Była matką cesarza, kardynała, arcybiskupa świętej Klaryski. Ślub miała w Warszawie 330 lat temu. Trwał 5 dni. Potem była w Brukseli, gdzie jej mąż Maksymilian Emanuel był władcą. Tam urodziły się jej dzieci. Najważniejszym z tych to jest 50. cesarz, król rzymski, wnuk Sobieskiego, przemienia pańskiego 6 sierpnia 1672 roku. Drugim świętym arcybiskupem 5 biskup jest również wnuk ich, wnuk Sobieskiego, Klemens August, arcybiskup 5 kościołów, który koronował swojego brata 12 lutego 1742 roku w tysiąclecie urodzin Karola Wielkiego, jak również w tysiąclecie synodu, który zwołał we Frankfurcie nad Menem święty Bonifacy. A wiemy, że król Sobieski jest w niebie, wiemy, że jego mama jest w niebie, wiemy, że jego wnuki są w niebie. Takie objawienia miała Marianna Lindmayer w Monachium, nasza niezwykła przyjaciółka. Jezu, ufam Tobie, nasz królu i królu Michale, którzy jesteście w niebie, módlcie się za nami.